Zgłoszenie o pożarze dotarło do stanowiska kierowania poprzez monitoring pożarowy, czyli system sygnalizacji pożaru, który jest tutaj zainstalowany, około godziny 20:20 wczoraj. Także no, łatwo to policzyć, że no, z pożarem walczymy już ponad 12 godzin. To jest kompleks budynków, który składa się z budynku administracyjnego i trzech hal, które są dwukondygnacyjne. Pożarem objęte są te dwie hale. Tak naprawdę jedna na obu kondygnacjach i jedna na kondygnacji niższej, czyli na parterze. Działania prowadzone są przy użyciu i piany gaśniczej, i proszków, i wody. Wody pod takim wysokim ciśnieniem ze specjalnego systemu Kobra. Na chwilę obecną ze względu na różne czynniki. Przede wszystkim bardzo dużą ilość materiału palnego, wysokie regały, bardzo zbite dokumenty, segregatory przy sobie, duże zadymienie, do tego jeszcze no, niska temperatura na zewnątrz, silny wiatr, który jeszcze potęguje to uczucie zimna. No, nie jest to łatwy pożar i tak naprawdę, o ile ogień to jest taki żywioł, którego ciężko okiełznać i ciężko cokolwiek prognozować, nawet nam, którzy się tym zawodowo zajmujemy, to w tym przypadku naprawdę ciężko jest oszacować, ile te działania jeszcze potrwają. Na tym etapie działań, tak naprawdę, no, kiedy one są jeszcze prowadzone na miejscu, no, myślę, że to byłoby wyróżenie z fusów, więc na tym etapie nie można jeszcze określić, co było przyczyną pożaru. Jest mi bardzo przykro, że doczekałam się takich czasów, że niestety tutaj to nasze archiwum jest bardzo zniszczone. W naszym zasobie archiwum znajduje się bardzo, bardzo cenna dokumentacja. Dokumentacja akt osobowych, dokumentacja historyczna kategorii A, książki meldunkowe, które są bardzo cenne, bo są tu wiadomości genealogiczne i zaświadczenia o tym, że ludzie pracowali, zaświadczenia o tym, że mieszkali. Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy stwierdzić, jakie są straty. Ja byłam tam, oczywiście widziałam, jak panowie strażacy dzielnie walczą z tą dokumentacją, ale jest ona zalana, zniszczona, spalona. Część dokumentacji udało nam się zdigitalizować, czyli spisać elektronicznie, ale musicie państwo wiedzieć i pamiętać o tym, że jest to tylko i wyłącznie elektroniczny zapis, nie zawartości, tylko zasobu. Na podstawie akt osobowych mamy owszem zdigitalizowane akta osobowe, kartoteki wynagrodzeń, ale w formie takiej, że będziemy wiedzieć, że w domu dziecka numer pasowała pani o takim i takim nazwisku, natomiast nie mamy w wersji elektronicznej czy zeskanowanych dokumentów tych osób. Tak samo jest z najcenniejszym naszym zasobem, o który na pewno panowie strażacy bardzo walczą. Książki meldunkowe, które są nieodzwierciedlone cyfrowo. One są tylko w wersji papierowej.